Witam Państwa, Izabela Litwin. Dziś z prezesem Fundacji Jesteśmy Zmianą porozmawiamy o wielkiej stracie, jaka nas spotkała, o odejściu spośród żywych naszego przyjaciela, profesora Andrzeja Zawiślaka. No tak, tak się zdarzyło. Kilka dni temu odszedł od nas pan profesor Andrzej Zawiślak. Który prowadzi z nami, prawda, studia podyplomowe. Który otworzył nam bramy tej jego szkoły. Od szkoły, tak. Tak, otworzył nam i pozwolił wspólnie kreować, tworzyć coś takiego niecodziennego, co się nie zdarza do dzisiaj. Tak, tak. Więc to po prostu widać, jak wielkiej otwartości był to człowiek. Nie tylko jego zasługi naukowe, ale także jego erudycja i jego otwartość, prawda? Pamiętasz, że główne hasło profesora było zawsze, że zacznijmy zmianę od siebie. Popierał te nasze dążenia, ale mówił, zacznijmy zmianę od siebie. Tak, miał poczucie tej głębokiej mądrości, że zmiana może nastąpić, taka realna, tylko od siebie. A robił to i w praktyce, i w teorii, bo był czas, że był ministrem przemysłu. Właśnie. W dalszym ciągu ciągle był też, żył nauką, był rektorem, tak. Był profesorem. I miał wielki dorobek naukowy, tak. To jeszcze trzeba powiedzieć, wykładał w Stanach Zjednoczonych, więc po prostu był nietuzinkową osobą. Miał legitymację numer jeden Business Center Club, prawda, więc działał także w tej sferze i po prostu bardzo nam sprzyjał i chyba to było najważniejsze, prawda, bo zrobić studia podyplomowe o takim kierunku, nie wiem, czy jest człowiek drugi w Polsce, który by się na to odważył. Tak, tak. To w tej rzeczywistości to jest po pierwsze ryzyko. Ryzyko podjęcia takiej decyzji, bo nie wszystkim to się podobało. To się podobało, tak, i dalej podoba. Się nie podoba, tak. Prawda? Tak. Tak. Tomku, chciałam się z Tobą podzielić i z Państwem moją ostatnią rozmową z profesorem. Ona była całkiem niedawno, jakieś 2 tygodnie przed zgonem. Rozmawialiśmy o nawigatorach, bo to było po wykładach, po kontakcie z nawigatorami. Jak pamiętasz, profesor miał wykłady na temat, dokąd zmierza świat. Tak. To był temat bardzo ciekawy i nawigatorzy chętnie dyskutowali na ten temat. No, profesor związał się z tą naszą grupą ludzi bardzo, myślę, tak głęboko. Głęboko. Ja Ci powiem, właśnie powiedział mi, że podziwia entuzjazm, zaangażowanie nawigatorów i wiarę w to, że te nasze projekty się powiodą, prawda? Natomiast ubolewał nad tym, że nasi naukowcy są tak zabetonowani, że po prostu rozmowa o zmianach z nimi jest niemożliwa. Oni myślą tylko o grantach i to jest bardzo przykre. I teraz my będziemy musieli szukać sojuszników wśród naukowców. To będzie nie takie łatwe. Ale czas biegnie i zauważ, że ci sojusznicy pojawiają się, jest ich coraz więcej. I że profesor otworzył drzwi. Tak, tak, tak. No, to ja podzielę się z Tobą moim też ostatnim spotkaniem z profesorem. Mhm. Właściwie to na dzień przed jego odejściem. Siedzieliśmy przy herbacie, długo rozmawialiśmy o naszych planach drugiej edycji, co zmienimy, co nie zmienimy. I właśnie też rozmawialiśmy o wydaniu 2 takich małych książeczek profesora, broszur. Mhm. W tym pierwszym tekście mówi o kształtowaniu się nowej elity politycznej w czasie, gdy Polska wychodziła z socjalizmu, tak? I kierowała się ku Zachodowi. Mówi, pokazuje, jak kreowała się elita, na jakich zasadach, jak to wyglądało. A to jest udokumentowane? Tak, udokumentowane w sposób taki naukowy. Tak? Tak, bardzo wiele jest dokumentów, odwołuje się do dokumentów źródłowych. Czasami jest to przykro czytać, no tak. Nie widząc tam nadziei, tak? Nie widząc, czy widząc tak niewiele prób utrzymania się na pewnym poziomie etycznym. Druga książka mówi natomiast o tym, jak świat jest skonstruowany, też ma charakter naukowy, może też wiele odwołań do materiałów źródłowych, gdzie pokazuje Europę, Amerykę,
z punktu widzenia takiego, że nie liczy się, nie liczą się prawa etyczne. Nie liczy się człowiek. Nie liczy się człowiek. Tak. Taki ten... Przykre ten stwierdzenie, tak. Więc wiesz, ja myślę, że profesor swoim życiem udowodnił, że dla niego te wartości są ważne. Nie tylko dlatego, że współpracuje z nami, ale także ten moment, kiedy zrezygnował z bycia ministrem, prawda, w tym rządzie, to świadczy o tym, że jednak nie mógł się pogodzić z tym systemem, z tym sposobem rządzenia. Tak, ale było w nim, jest w nim wiele takiej radości i nadziei, że to pokonamy. Właściwie to... To są takie nasze wspomnienia, profesorze, ale, z którymi się chcieliśmy podzielić, tak, ze słuchaczami. Ale też nie chcemy, żeby to były jakieś smutne wspomnienia, bo profesor odszedł, ale to znaczy zmienił formę. Świadomość nie jest wieczną, jest wieczną wartością i wielkością. Ona nie ginie, ona powraca, ona jest. Czyli także, profesor jest z nami. Także panie profesorze, pracujemy dalej i jeśli będzie taka potrzeba, jakieś korekty z twojej strony, to działaj. To dawaj nam te impulsy, a my będziemy dalej pracować. Tak. Dziękujemy za cały wkład w nasze dzieło. Dziękujemy ci, profesorze. Dziękuję. W naszym imieniu i też tej pierwszej pięknej grupy nawigatorów, którą kształciłeś. Która się już tak pojawiła. Dziękujemy bardzo.